Damian, trzecia walka w tym roku. Udanie kończysz rok. Jak podsumujesz na gorąco tą walkę ostatnią w tym roku? No, tak naprawdę walka przebiegała idealnie tak, jak trenowaliśmy i jak tak naprawdę wszystko poszło zgodnie z planem, nie? Także cały czas kontrolowałem walkę lewym prostym, co jakiś czas dokładałem mocny prawy. Na pewno brakuje trochę, jest jakiś tam lekki niedosyt, wiadomo, że zabrakło tej kropki nad i, że nie znokautowałem rywala, tak, ale no był naprawdę twardy, nie chciałem też ryzykować, bo bardzo mocno bił, na szczęście nie nabiłem się na żaden mocny cios, kilka tam lewych prostych, mocnych, poczułem naprawdę bardzo silny chłop, także nie chciałem też za bardzo ryzykować, walkę kontrolowałem w 100%, no czekałem aż on wskoczy, żeby się nabił, nie chciałem sięgać i żebym ja się nabił na jakiś cios, także cały czas trzymałem się tego planu, więc fajna walka. Widać, że Kofi też był dobrze przygotowany, tak? Postawił ci trudne warunki. No nie był w szczytowej formie, był dosyć, no był ospały, niskie tempo walki, tak, także te ciosy były bardzo widoczne, no był po prostu bardzo silny, ale no te wszystkie ciosy widziałem, nie dałem się praktycznie niczym trafić, no jedynie co tam kilka tych lewych prostych, no było czuć, że jest chłop silny, ale no też za mało aktywny, żeby mnie znokautować, tak, czymś takim. Poza siłą ciosów i tą siłą fizyczną, czymś się zaskoczył jeszcze? No kilka razy zerwał, ale no ja trzymałem taki dystans, że tak naprawdę od razu zdążyłem reagować i no nic się nie zdążył. Tak naprawdę nie zaskoczył mnie aż tak. Mówisz, że pozostaje niedosyt. To właśnie zaimponował ci najbardziej tą wytrzymałością na ciosy? O tak, tak. Znaczy ja się spodziewałem, że będzie bardzo, bardzo odporny na ciosy, ale no myślałem, że wskoczy czymś i nabije się idealnie na prawy i później go dobije, nie? No był taki moment, że był bardzo mocno podłączony, ale też nie chciałem aż tak ryzykować, nie chciałem się wypompować. Złe wspomnienia z ostatniej walki, głupie błędy tam robiłem. No na pewno to będzie mi siedzieć też trochę w głowie, że to trzeba poprawić i jest na pewno z tego tytułu na pewno niedosyt, ale i tak jestem bardzo zadowolony z tej walki. Taka walka, która przebiega pod twoje dyktando, którą kontrolujesz, to dodaje pewności siebie? No na pewno wzmacnia mnie, daje mi to pewność siebie, tak, że w następnych walkach, no że wytrzymałem z takim rywalem, który tak mocno bije, no to że następny też mi nic nie zrobi, tak, na pewno podnosi to moją pewność siebie, no i... Ale no brakuje naprawdę, na pewno brakowało tej kropki nad i, no i tak naprawdę to mnie najbardziej denerwuje, tak? Ale poza tym naprawdę wszystko dobrze. Jaki plan teraz na przyszły rok? Bo rozumiem, że jest jeszcze za wcześnie, żeby coś planować, ale już pewnie jakieś prognozy już są. No tak, już dostaliśmy propozycję walki albo luty, albo kwiecień, z tego co słyszałem, także no zobaczymy, któryś z tych propozycji na pewno weźmiemy, tak, i no, trochę czasu, żeby się wyleczyć, tak, po walce, bo na pewno, wiadomo, kostki, wszystko porozwalane mam, tak, także na pewno potrzeba trochę czasu, żeby tam się wyleczyć i wracam do treningów. Rywal też już będzie następny krok wyżej? Zobaczymy, tak, to jakich przeciwników nam zaproponują, no wydaje mi się, że powinien być też na podobnym poziomie, być może wyższym. Dobra. Dzięki wielkie i gratulacje. Dzięki. Jeszcze raz. Dzięki.